Era High Republic, z tłumaczenia Wielkiej Republiki, trwała przez okrągłe 200 galaktycznych lat, między 300 rokiem aż do 82 roku przed Bitwą o Yavin. Okres High Republic jest określany mianem prosperacji i najlepszym demokratycznym momentem dla Republiki Galaktycznej. Wraz z wprowadzeniem nowej ery została utworzona nowa kanoniczna linia czasu, która konkretnie nie odbiega od poprzedniej. Era High Republic ma miejsce zaraz przed wydarzeniami z filmu Star Wars Mroczne Widmo. Wszak seria dopiero została opublikowana, jeszcze wiele ciekawych zmian czeka kanoniczny świat Gwiezdnych Wojen. Pierwszym ciekawym elementem, który będzie orientować wszystkie opowieści z High Republic, jest stacja kosmiczna o nazwie Starlight Beacon. Stacja wystrzelona w 232 roku przed bitwą o Yavin funkcjonowała jako latarnia morska, która nawigowała pilotów na terytoriach zewnętrznych rubieży. Głównym uzasadnieniem budowy stacji było skomplikowane manewrowanie w tychże regionach galaktyki. Położenie stacji w niezbadanych ciemnych strefach regionu kosztowało wiele wysiłku i kredytów. Ogromny rozmiar stacji komplikował budowę przez częste niekontrolowane awarie. Wiemy, że nadzorcą budowy był Shaitenem, który ostatecznie również został administratorem stacji. Po zasługach w ocaleniu rozbitków wraz z populacją planety i eliminacji kosmicznych anomalii w systemie Hetzel, które blokowały hiperprzestrzeń, stwarzając ogromne niebezpieczeństwo dla okrętów, mistrzyni Jedi Avara Kriss została awansowana na marszałka stacji. Krótko po zakończeniu napraw i wykończeń we wnętrzu stacji, wielka konklawa złożona z członków Zakonu Jedi i reprezentantów Republiki Galaktycznej świętowała sukces stacji. Wiele lat później, bo w trzecim roku po bitwie o Yavin, komandor Gregg z Sojuszu dla Przywrócenia Republiki wykorzystał miano stacji jako swą inspirację do operacji Starlight, która z założenia miała ponownie uformować flotę Przymierza po jej rozbiciu zaraz po bitwie o Hoth. Krótkie wprowadzenie do świata High Republic. Będzie to seria głównie złożona z ciekawych faktów z tejże ery Gwiezdnych Wojen. Mam nadzieję, że materiał naprawdę Wam się spodobał i zostawicie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Dzięki za wszystko, niech moc będzie z Wami. Zawsze. Siema.